Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj kilka słów o radości, ale zanim to przeczytajmy dwa fragmenty biblijne. Pierwszy to Księga Psalmów, 89 Psalm, drugi to List do Efezjan. Błogosławiony lud, który umie się radować i chodzi w światłości oblicza Twego, Panie. List do Efezjan. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. W dzisiejszym tym pierwszym fragmencie czytamy o radości. Czym jest radość? Radość kojarzy nam się, myślę, przede wszystkim z takimi momentami, kiedy się uśmiechamy, kiedy się śmiejemy, kiedy się cieszymy. Zazwyczaj takie momenty trwają, no, moment. I co potem? Czy prawdziwa radość ma związek z tym? Pewnie w jakimś stopniu ma. Ale prawdziwa radość ma nieco głębszy sens i ma źródło gdzie indziej. Żeby to zrozumieć, pozwólcie, że odniosę się do przykładu, który mam nadzieję, że każdy z nas dobrze zna, doświadcza, do pracy w swoich ogródkach. Kiedy zbliża się wiosna, idziemy pracować do ogródka i pielęgnujemy sadzonki, które zostały zasadzone jesienią albo teraz na wiosnę, wyrzucamy kamienie, wyrzucamy chwasty, doglądamy tego ogródka. Nieraz musimy naprawdę spędzić wiele godzin w nim, żeby były fajne efekty. I to jest żmudne, to jest trudne, to jest, myślę, też i ciężkim doświadczeniem, męczącym. Ale kiedy przychodzi moment, kiedy nasz ogród zakwita i widzimy efekt tego procesu, efekt pracy, która jest za nami, wtedy jest radość. I ta radość jest pełnią tego procesu, jaki jest za nami. I właśnie podobnie jest w życiu duchowym, czyli postępujcie jako dzieci światłości. Czytamy w liście do Efezjan. Czyli to jest pewien taki proces zwycięstwa nad grzechem w życiu. Proces wyrzucania tych grzechów, oczyszczania, proces pokuty, proces przychodzenia do Boga. I to jest właśnie proces, który pomaga w osiągnięciu radości. Bo pamiętajmy, że radość to przede wszystkim dar Ducha Świętego. My możemy pomóc w radości właśnie w taki sposób, ale zobaczmy jeszcze, co o radości powiedział sam Pan Jezus. Powiedział on w 15 rozdziale Ewangelii Jana, że to wam powiedziałem, aby moja radość była w was i aby radość wasza była zupełna. Co Pan Jezus powiedział, żeby ta radość była? Chwilę wcześniej czytamy, jak Pan Jezus mówi: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Potem mówi do uczniów: ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. I kto trwa we mnie, ten wydaje wiele owoców, ale sam nic uczynić nie może. Prawdziwa radość ma swoje źródło w bliskości z Jezusem Chrystusem, w społeczności z Jezusem Chrystusem. I wtedy można mówić o pełni radości. A więc radość jest pełnią pewnego procesu. Radość jest przede wszystkim darem Ducha Świętego. I radość jest możliwa w relacji z Chrystusem, w społeczności z Chrystusem. Pomyślcie dzisiaj o radości, bo takiej radości pragnę wam życzyć. Zostańcie z Bogiem.